Tadeusz Różewicz urodził się 9 października 1921 roku w Radomsku, jako czwarty z pięciu braci. Zaszczepioną miłość do literatury zawdzięcza starszemu bratu Stanisławowi, który od najmłodszych lat motywował przyszłego poetę do zgłębienia literatury i wspólnego czytania. To właśnie z jego inspiracji publikował pierwsze utwory już jako nastolatek w czasopismach pod znakiem Maryi czy Czerwone Tarcze. W 1942 roku brat Janusz, działający od początku wojny w konspiracji Armii Krajowej, powołał Tadeusza Różewicza do walki zbrojnej i zaprzysiągł na żołnierza. Szkolili się w partyzantce, gdzie zyskał szacunek za teksty publikowane w czasopiśmie Czyn Zbrojny. Również z Januszem napisał w 1944 roku Echa Leśne, czyli zbiór liryków podtrzymujących ducha patriotyzmu. Niestety, w tym samym roku brat został zatrzymany przez Niemców, a następnie rozstrzelany. Samodzielny debiut Tadeusza Różewicza przypadł na 1947 rok, kiedy to ukazał się tomik poetycki Niepokój, który to zrewolucjonizował myślenie o współczesnej poezji oraz przedstawianiu wojennych traum w literaturze i kulturze w ogóle. W 1960 roku napisał dramat Kartoteka, wprowadzając innowacyjny na polskie warunki teatr absurdu. W połowie lat 70. był wymieniany jako kandydat do Nagrody Nobla w kategorii literatury. Tadeusz Różewicz był wielokrotnie nagradzany za swoje dzieła. W 1999 roku otrzymał Nagrodę Literacką Nike za publikację Matka odchodzi. Zmarł 24 kwietnia 2014 roku we Wrocławiu. Z okazji setnej rocznicy urodzin Tadeusza Różewicza posłuchajmy jego wierszy w interpretacji Zofii Derlatki. Z życiorysu. Rok urodzenia, miejsce urodzenia, Radomsko 1921. 44 to magiczna cyfra w mojej ojczyźnie. Tak, na tej kartce ze szkolnego zeszytu syna mieści się mój życiorys. Zostało jeszcze trochę miejsca, zostało kilka białych plam. Tylko dwa zdania wykreśliłem, ale jedno dopisałem. Po pewnym czasie dorzucę parę słów. Pytasz o ważniejsze wydarzenia, daty z mojego życia? Spytaj o to innych. Mój życiorys skończył się już kilka razy. Raz lepiej, raz gorzej. Miałem 16 lat. Szedłem przez park. Oparłem czoło o pień drzewa. Płakałem. Nikt mi krzywdy nie zrobił. W parku była cisza. Skąd ten płacz? Nikt mnie o to nie pytał, nikomu nie powiedziałem. Biegłem do domu, krzyczałem. Jestem głodny, głodny, a byłem zakochany. Śmiechem dom wypełniłem. Nikt mnie nie pytał, dlaczego się śmieję. Widziałem Marię, widziałem Marię, widzę Marię. Idzie do szkoły w granatowym płaszczyku z niebieską tarczą. Idzie w majowym słońcu w promieniach deszczu. Prześwieca przez moją pamięć, jak przez rzekę dymu. Jaśniejszą z roku na rok, aż do zniknięcia. Idzie przez moje serce, stary ojciec. Nie oszczędzał w życiu, nie składał ziarka do ziarka. Nie kupił sobie domku, ani złotego zegarka, jakoś nie zebrała się miarka. Żył jak ptak, śpiewająco, z dnia na dzień, ale powiedzcie, czy może
tak żyć niższy urzędnik przez wiele lat? Idzie przez moje serce ojciec w starym kapeluszu. Pogwizduje wesołą piosenkę i wierzy święcie, że pójdzie do nieba. Kto jest poetą? Poetą jest ten, który pisze wiersze i ten, który wierszy nie pisze. Poetą jest ten, który zrzuca więzy i ten, który więzy sobie nakłada. Poetą jest ten, który wierzy i ten, który uwierzyć nie może. Poetą jest ten, który kłamał i ten, którego kłamano. Poetą jest ten, który jadał z ręki i ten, który odrąbał rękę. Poetą jest ten, co ma usta i ten, który połyka prawdę. Ten, który upadał i ten, który się podnosi. Poetą jest ten, który odchodzi i ten, który odejść nie może. W środku życia. Po końcu świata, po śmierci, znalazłem się w środku życia. Stwarzałem siebie, budowałem życie, ludzi, zwierzęta, krajobrazy. To jest stół, mówiłem. To jest stół. Na stole leży chleb, nóż. Nóż służy do krojenia chleba. Chlebem karmią się ludzie. Człowieka trzeba kochać. Uczyłem się w nocy, w dzień, co trzeba kochać. Odpowiadałem człowieka. To jest okno, mówiłem. To jest okno. Za oknem jest ogród. W ogrodzie widzę jabłonkę. Jabłonka kwitnie, kwiaty opadają. Zawiązują się owoce, dojrzewają. Mój ojciec zrywa jabłko. Ten człowiek, który zrywa jabłko, to mój ojciec. Siedziałem na progu domu. Ta staruszka, która ciągnie na powrozie kozę, jest potrzebniejsza i cenniejsza niż 7 cudów świata. Kto myśli i czuje, że ona jest niepotrzebna, ten jest ludobójcą. To jest człowiek, to jest drzewo, to jest chleb. Ludzie karmią się, aby żyć, powtarzałem sobie. Życie ludzkie jest ważne, życie ludzkie ma wielką wagę. Wartość życia przewyższa wartość wszystkich przedmiotów, które stworzył człowiek. Człowiek jest wielkim skarbem, powtarzałem uparcie. To jest woda, mówiłem, gładziłem ręką falę i rozmawiałem z rzeką. Wodo, mówiłem, dobra wodo, to ja jestem. Człowiek mówił do wody, mówił do księżyca, do kwiatów, deszczu, mówił do ziemi, do ptaków, do nieba. Milczało niebo, milczała ziemia. Jeśli usłyszał głos, który płynął z ziemi, wody i nieba, to był głos drugiego człowieka.